tu jest z nami ksiądz arcybiskup, który teraz pewno skieruje do nas jakieś słowo. Pierwszy raz słyszę takie sformułowanie, piękne jedyneczko kochane, ale chciałbym podjąć to bardzo serdeczne sformułowanie, mówiąc wszystkim, rzeczywiście kochani, dzięki, że jesteście, że idziemy razem na Jasną Górę, do naszej Matki Królowej. Mówiłem, że nieprzewidziane są jakiekolwiek trudności atmosferyczne i zdaje się, że tak całkiem się z prawdą nie mijałem. To coraz bardziej się rozpogadza na niebie, ale myślę, że tym bardziej rozpogadza się w naszych sercach właśnie to, że jesteśmy razem. Sprawia, iż czujemy się jedno. Tak to powinno być w Kościele założonym przez Pana Jezusa. I że ta jedność jest źródłem naszej radości i mocy, którą dzielimy się z innymi, stąd te wspaniałe gesty, które okazujecie wszystkim spotykanym podczas przejścia przez Łódź. Myślę, że tak będzie aż do samej Jasnej Góry. I że Wam nie zabraknie sił nie tylko w nogach, żeby iść, ale i ręką, żeby machać na znak przyjaźni, na znak bliskości z wszystkimi, którzy towarzyszą nam na trasie, ale także z tymi, którzy towarzyszą nam poprzez tę pielgrzymkę duchową, wspierając nas, łącząc nowe intencje modlitewne z naszymi. Jak mówiłem, szczególna pielgrzymka powiązana z rokiem wiary, ale także, ponieważ dzisiejszy patron święty Piotr X pokazuje nam, co znaczy być dobrym pasterzem, chcemy Bogu ofiarować nasz pielgrzymi trud także w intencji Ojca Świętego Franciszka. Kiedy spotkałem się z nim w końcu czerwca z okazji Pariusza, powiedziałem między innymi, że Ojciec Święty cała